Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. A w naszym studiu Anna Strzałkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, członkini Tolerado, Stowarzyszenia na Rzecz Osób LGBT. Rozmawia Agnieszka Michajłow. Dzień dobry, witam w studiu. Witam. Tolerado jest jednym z organizatorów takiej kampanii, która ruszyła wczoraj. Została oficjalnie zainaugurowana. Przekażmy sobie znak pokoju. Co to jest za kampania? Bo to jest chyba jakaś nietypowa inicjatywa. Z jednej strony środowiska LGBT, a z drugiej strony trudno powiedzieć jakby kościół instytucjonalny, ale wielu publicystów katolickich, tak? Tak to mam widzieć? Tak, to jest pierwsza w historii Polski kampania, gdzie na zaproszenie organizacji działających na rzecz gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych, katolicy i katoliczki, autorytety kościoła katolickiego, ale świeccy wypowiadają się bardzo odważnie w kwestii relacji Kościoła i osób homoseksualnych w Kościele. Na przykład. O co chodzi w tej kampanii? To znaczy, chodzi o to, żeby pokazać, że jest możliwe takie porozumienie, że to nie są dwa światy, które muszą się zwalczać? Absolutnie tak. My jesteśmy jako geje, lesbijki, osoby biseksualne i transpłciowe w Kościele. Jesteśmy członkami i członkiniami. Jesteśmy od zawsze, jesteśmy wychowani w tradycji katolickiej i tutaj Halina Bortnowska, jedna z uczestniczek kampanii, powiedziała bardzo ważne słowa, że to, czego nie można przyjąć, to nie orientacja seksualna w Kościele, tylko pogarda dla kogokolwiek w Kościele. Moc tych słów świeckich, którzy wypowiadają się, jest bardzo mocna i mam nadzieję, że rozpocznie dyskusję, otwartą, prawdziwą dyskusję o... A czy to znaczy, że się jakiś klimat zmienia w Polsce, czy nie? Ja myślę, że wiele osób, katolików i katoliczek, już przyszedł dla nich czas, żeby otwarcie mówić o problemach Kościoła. I to jest pierwsza kampania, gdzie oprócz środowisk LGBT są takie środowiska jak środowisko Znaku, Więzi, Tygodnika Powszechnego. Niektórzy mówią liberałowie w Kościele, tak? Być może tak, ale na pewno ważne głosy, teolodzy, teolożki, intelektualiści, którzy mówią bardzo otwarcie, jeśli jest tak, że co niedzielę podajemy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak pokoju i mówimy do siebie pokój z tobą, a wychodzimy z kościoła i używamy mowy nienawiści do kogokolwiek, w tym do osób nieheteroseksualnych, to coś z nami jako wspólnotą jest nie tak. Mówię to również do siebie jako katoliczki. No właśnie, jak się pani ma w kościele? Pani, która jest reprezentantką środowiska LGBT, pani nie ukrywa swojej orientacji seksualnej. Jest pani w związku, zarejestrowanym zresztą w związku z kobietą. Ma pani syna i mówi pani o sobie, że jest pani katoliczką. Jak to jest? Wiele osób uważa, że nie można jako osoba homoseksualna być jednocześnie uczestniczką, czy być w kościele. Dla mnie kościół jest domem, rodziną. I zawsze używam takiego porównania, że proszę sobie wyobrazić, że ktoś was się pyta, gdzie jest twój dom. No to ja powiem, mój dom jest na Zaspie, w bloku na 7 piętrze, bo tam się wychowałam. Tam przeżyłam najważniejsze momenty swojego życia. I ja wiem, że ten dom może nie być idealnym, może klatka niesprzątnięta, sąsiedzi nie tacy, ale to jest cały czas mój dom. Ja tego używam jako metafory mojego bycia w kościele. Ja od urodzenia jestem w kościele. Ja gram w orkiestrze kościelnej, byłam na wielu pielgrzymkach do Częstochowy. Kilkanaście lat działałam, pracowałam na rzecz takiej wspólnoty Wiara i Światło. Ja jestem kobietą Kościoła. A mimo, że żyję w grzechu. Takim podstawowym kryterium naszego postępowania i życia
i jest nasze sumienie. I ja się tego trzymam. Ja kiedyś stanę przed Najwyższym i nie powiem, żyłam, wzięłam ślub albo cokolwiek innego zrobiłam, bo ktoś mi tak powiedział. Więc moim wyznacznikiem życia jest moje sumienie. I ja wierzę, że przyjdzie taki czas, być może nie za mojego życia, ale przyjdzie taki czas, kiedy osoby homoseksualne będą w pełni mogły uczestniczyć w życiu Kościoła. Tak jak nauczył nas Jezus Chrystus. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, a nie przyjdźcie do mnie wszyscy, tylko nie... Mhm. Często się powołujecie na słowa papieża Franciszka, który sporo mówi o gejach, tak mi się wydaje. I oto mam komentarz jednego z posłów. Kukiz 15. Pan Tomasz Rzymkowski, który uważa, że organizatorzy kampanii przywiązują zbyt dużą wagę do niektórych słów Franciszka. I tak naprawdę, że ta cała akcja to jest element ideologicznej wojny, którą prowadzą środowiska LGBT. Czyli, że jak rozumiem, wszystkimi sposobami. To bardzo mi przykro, że jest taka interpretacja tej akcji, bo proszę zwrócić uwagę, że to nawet nie my, geje i lesbijki, ale środowiska katolickie mówią tym głosem. Bardzo mi jest przykro, jeśli ktoś bagatelizuje słowa naszego papieża Franciszka. Na to nie mam wpływu, natomiast... No jest to ta pogarda, która jest nie do przyjęcia w Kościele, o której mówi Halina Bortnowska. I liczę na to, że usiądziemy wspólnie do stołu i zaczniemy dialog, otwarty dialog o naszym miejscu w Kościele. To jest dla nas szalenie ważne. W ramach tej kampanii pojawią się i spoty, ale też pojawią się billboardy, plakaty. Rozumiem ideę, o której pani mówi, ale czy nie obawia się pani jakby przeciwnego skutku, że jest sporo takich środowisk, zawsze były i pewnie zawsze będą, które nie akceptują ani osób prawdopodobnie o innej seksualności, ale także wszelkich tego rodzaju kampanii, że to nie będzie jakby przeciwskuteczne. Czy się pani po prostu nie obawia? Oczywiście do tego rodzaju kampanii potrzebna jest odwaga i jednocześnie badania cybosowskie, o które poprosiliśmy, mówią jasno, że, i to jest bardzo ważny wynik, że 46% katolików i katoliczek z dużych miast jest za włączeniem osób homoseksualnych, par osób homoseksualnych do życia Kościoła. I to jest, to było dla nas punktem wyjścia w tej kampanii. To nie jest tak, że my nie rozmawialiśmy, nie sprawdziliśmy badań. To jest ten czas, w którym możliwa jest dyskusja, bo prawie połowa katolików i katoliczek mówi tak, rozpocznijmy przynajmniej dyskusję o tym, jakie jest nasze miejsce, ale też jak się odnosimy do osób homoseksualnych w Kościele. A trochę wychodząc z tego tematu, czy jest teraz czas na jakieś zmiany prawne, bo to też są postulaty środowisk LGBT, że potrzebne są nowe uregulowania prawne. Dotychczas politycy nie byli w stanie zdecydować się na takie rozwiązania. Mówi się nawet, że jak jest taka większość bardzo prawicowa w Polsce, to w ogóle nie ma na to szans. A ja tu słyszę, że jutro w kancelarii prezydenta będzie zainaugurowana taka Rada do Spraw Równego Traktowania. Coś się zmienia? Pani będzie też w tej radzie, prawda? Tak. Myślę, że na poziomie naszego samorządu, naszego miasta... Mówimy o Gdańsku teraz. Mówimy o Gdańsku, tak. To bardzo dużo się zmienia. Zmienia się klimat na coraz bardziej otwarty. Dla mnie niesamowitym przeżyciem i doświadczeniem, no, życiowym doświadczeniem, był udział w budowaniu modelu integracji imigrantów. To był model, ja przypomnę, przyjęty w czerwcu tego roku przez Radę Miasta, nad którym przez rok pracowało 150 gdańszczan i gdańszczanek reprezentujących 70 instytucji. Czegoś takiego nie było nigdy w Polsce, żeby tak szerokim frontem zbudować tak
taki dokument, który przyjmuje miasto. I teraz ta Rada do Spraw Równego Traktowania jest wynikiem z jednej strony założeń Strategii Rozwoju Gdańska 2030+ oraz Gdańskiego Programu Operacyjnego 2023, ale jest też jedną z głównych rekomendacji tego modelu integracji migrantów. I ja się bardzo cieszę, że że to nie jest tak, że prezydent nagle wpadł na pomysł, tylko że jest to proces długotrwający, oddolny, jest to postulat 150 ekspertek i ekspertów, urzędniczek, przedstawicieli środowisk naukowych. No dobrze, ale co to takiego właściwie może dać na poziomie miasta? Czy tutaj nie jest tak, że to, jeśli w ogóle, to są potrzebne jakieś rozwiązania ustawowe? Jeśli w ogóle. Oczywiście potrzebujemy rozwiązań ustawowych, ale w tej chwili, w obecnej sytuacji politycznej, napięć, musimy też działać oddolnie, na poziomie samorządu. A tutaj możemy bardzo dużo zrobić, co pokazał chociażby ten model integracji imigrantów. Mamy sytuację, w której, ja nie znam wyników badań, bo nie mamy takich badań dotyczących, jaka jest sytuacja dyskryminacji w mieście w ogóle. Ale wiemy, że rośnie napięcie związane i z sytuacją międzynarodową, i z sytuacją podziałów politycznych w kraju, co przekłada się na sytuację dyskryminacji w Gdańsku. To jest mnóstwo takich sytuacji. Ja powiem tylko o niektórych. Na przykład ataki hejterskie na Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. Na przykład ostatnie napady na rodzinę romską na Uczniowskiej. O tym było bardzo głośno. Na przykład zniszczenie i zostawienie kartki przez ONR na naszych drzwiach, naszego stowarzyszenia, gdzie, co napisali? Nie jest to do powtórzenia. Radio, rozumiem. Że mamy wynosić się z Gdańska, tylko innymi słowy. Więc i wobec tego też policja jest bezradna, bo myśmy to zgłaszali. I w zasadzie ta sprawa na przykład ONR-u i Tolerado nie jest kontynuowana, bo tak naprawdę nie wiemy, co z tym zrobić. Ale jest też mnóstwo innych spraw, gdzie szalenie ważne jest przynajmniej wypowiedzenie się środowiska. To będzie rada, w której będzie prawie 20 osób. Osób, które są reprezentantami bardzo różnych środowisk. Wzorem tego modelu integracji imigrantów. Czyli będą i naukowcy, naukowczynie z Uniwersytetu Gdańskiego, świetny fachowiec z SWPS-u. Będą przedstawiciele samorządu, będzie wiceprezydent Piotr Kowalczuk. Będą bardzo szerokie grono organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka. Mówię tutaj o Arterii, mówię tutaj o Wadze Elia Cholewskiej, mówię o Newie, mówię o Tolerado. Czyli będzie to też taka płaszczyzna parasolowa dla wszystkiego tego, co na rzecz antydyskryminacji, na rzecz praw człowieka. Dobrze, czy zadaniem Rady będzie jakby reagowanie na różne zjawiska, czy jakby budowanie jakiejś takiej strategii także, nie wiem, edukacyjnej, promocyjnej, bo to też w takim kontekście chciałam zapytać, czy nie obawia się pani za chwilę takiego argumentu ze środowisk oczywiście niechętnych wam, że to jest właśnie jakaś przymiarka do promowania na przykład homoseksualizmu w gdańskich szkołach. O. Homoseksualność nie można promować. Homoseksualność jest i jednocześnie odpowiadając, tutaj jest bardzo wiele zadań Rady. Oczywiście my teraz będziemy jeszcze mieli warsztaty strategiczne, gdzie doprecyzujemy, ale moim zdaniem takie kilka punktów. Pierwszy punkt to oczywiście reagowanie na zjawiska dyskryminacji, ale dwa, edukowanie, czyli organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, warsztatów dotyczących zjawiska, ale też budowanie strategii antydyskryminacyjnej w mieście. Tak, żebyśmy po reakcji wydarzyło się coś, na przykład, nie wiem, napaść na meczet, żebyśmy mieli ustalone
schematy reagowania, czyli taka strategia reagowania na sytuacje trudne dla mieszkańców i mieszkanek. Dlaczego? Dlatego, że wizją Gdańska jest miasto skupiające i rozwijające swój największy potencjał, czyli ludzi, ale ludzi, którzy są otwarci, kreatywni, rozwijający się i którzy chcą budować przyszłość Gdańska. Żeby mieć takich ludzi, skupiać i przyciągać, musimy budować atmosferę, środowisko, które jest bezpieczne. Porządka, jeśli budujemy to akurat w Gdańsku, to jakiś z tego jest taki wniosek, że jesteśmy jakoś szczególnie nietolerancyjnym miastem? Absolutnie nie, tylko że mamy specjalną powinność, bo w naszych wartościach gdańszczan jest zapisana otwartość, solidarność, więc no, to jest dla nas jak chleb powszedni. Więc my spełniamy tylko tą powinność solidarności. Więc myślę sobie, że jestem też trenerką biznesu, że żeby ludzie czuli się dobrze, mieszkańcy i mieszkanki Gdańska byli przyjaźnie traktowani, chcieli tutaj być i się rozwijać, to musimy wytworzyć środowisko, które będzie temu sprzyjało. I taka rada do spraw równego traktowania, co to znaczy równe traktowanie? To znaczy traktowanie bez dyskryminacji, po prostu, będzie sprzyjała temu, żeby tworzyć przyjazne miasto Gdańsk, otwarte, solidarne, dobre dla swoich mieszkańców i mieszkanek. Dziękuję za tę rozmowę. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.